Dobry dzień dobry, moi drodzy, tak jak w poniedziałek zapowiedziałem, że skoro zaczęliśmy, to skończymy, no to kończymy ten tydzień tym odcinkiem o 6 rano, czyli co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, a przynajmniej taki jest plan, żeby ten odcinek dokończymy. Zawołajmy! Good morning, Vietnam! Moi drodzy, moi kochani, bądźcie serdecznie przywitani w piątkowym odcinku 6 rano. Nie mam niestety jeszcze pandziocha, bo jestem ciągle jeszcze przed powrotem do Polski. Ja wiem, wy to oglądacie pewnie już 3 tygodnie potem, jak wróciłem, ale nagrywałem to wcześniej, więc nie mam pandziocha takiego. Tego będzie na pewno następnym tygodniu, przynajmniej się postaram. Ale szybko zobaczmy pandziocha rozkosznego, cudownego, filmowego. Skoro jest pandzioch, to możemy sobie coś zacytować, a dzisiaj oczywiście będzie Biblia i będzie pierwszy list Janowy. I takie zdanie, co do którego mamy jakoś taki przebłysk, że chyba kiedyś było w 6 rano już, ale to nie szkodzi, bo to jest po prostu zdanie gigant, jak każde zdanie z Pisma Świętego. Więc proszę, posłuchajcie go, nawet jeżeli to jest po raz drugi, to posłuchajcie. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Moi drodzy, no to zdanie, no to chyba tłumaczyć nie trzeba, nie? No co tutaj tłumaczyć w ogóle? Powinienem je po prostu napisać i potem przez 4 minuty powinna być taka plansza z tym zdaniem i by wystarczyło. No ale powiem coś, no bo muszę, nie? Moi drodzy, czasem tak ludzie sobie myślą, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, kto nie. Są takie różne debaty, nie? Są te różne spory. Ci tacy, ci myślą tak, ci wierzą tak, ci chcą tak, a tamci srag i tak dalej. Moi drodzy, jest tylko jedna definicja chrześcijanina. I ta definicja jest w tym zdaniu świętego Jana. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Jeżeli w czyichś słowach nie ma miłości, jeżeli w czyichś oczach nie ma patrzenia z miłością, jeżeli w czyichś uszach nie ma słuchania z miłością, jeżeli w czyichś czynach nie ma miłości, jeżeli w czyimś byciu jakimkolwiek nie ma miłości, to znaczy, że nie zna Boga i to znaczy, że nie jest chrześcijaninem. I moi drodzy, to jest klucz do wszystkiego. Jeżeli w jakichkolwiek działaniach, i to na każdym szczeblu, indywidualnym, rodzinnym, wspólnotowym, narodowym, czy tam politycznym, czy jakimkolwiek innym, nie widać miłości, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. I kochani, to, że oczywiście będziemy tego się uczyć do końca życia, to jasne. I to, że pewnie tej naszej miłości będzie brakowało mnóstwa rzeczy do końca życia, to jasna sprawa. Ale chodzi o to, czy w tych działaniach, słowach, czynach, patrzeniach, słuchaniach i tak dalej, czy jest dążenie do miłości, czy jest próba kochania. Jeżeli nie ma tej próby, to nie pochodzi od Pana Boga, to nie pochodzi od Ducha Bożego. Jeżeli chcesz sobie odpowiedzieć na proste pytanie, czy to, co robisz, to, jak żyjesz, to, jakie podejmujesz decyzje, to czy one są zgodne z Panem Bogiem? To jest bardzo proste. Czy ty w nich kochasz? I oczywiście, mam nadzieję, że wiecie, bo to już 1000 razy mówiłem, tak? Miłość, czy nie uczucie. Ja wszystko robię z miłości do tego człowieka. To nie jest miłość. Miłość to są konkretne czyny służenia, konkretne czyny prowadzenia innych do dobra, konkretne czyny chronienia ich przed złem, konkretne czyny oddawania i ofiarowywania swojego życia za kogoś po to, żeby jemu działo się dobro, a nie żebym ja był szczęśliwy. I to nie chodzi o żadne uczucia, o żadne emocje, o żadne wzloty. Chodzi o bardzo proste jakby definicje miłości, które polegają właśnie na tym, o czym powiedziałem. I kochani, tylko to jest miłością i tylko to jest chrześcijaństwem. Jeżeli coś nie ma w sobie tej miłości, jest czymś wręcz czasem zaprzeczeniem tej miłości, no to nie jest od Pana Boga i nie jest chrześcijańskie. I jak czasem mnie właśnie pytacie, no ale ojcze, no to kogo słuchać? To co wybrać? No właśnie to. Jeżeli was coś prowadzi do tego, że miłość się rozwija, że dobro się rozwija, że świętość się rozwija, no to jest z Boga. Jeśli się rozwija strach, jeśli się rozwija, nie wiem, tylko zgodność z prawem, jeśli się rozwija, no, zło i grzech, to już w ogóle, nie? Ale jeżeli jakby nie ma tam tych dobrych rzeczy, owoców ducha nie ma, o których mówi święty Paweł, tak? Uprzejmość, wyrozumiałość, łagodność, cierpliwość, dobroć i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, to nie jest chrześcijańskie. No po prostu. Więc myślę, że to zdanie jest bardzo porządkujące, pokazujące, o co chodzi, co jest prawdziwe i czego trzeba szukać. No to zróbmy taki piątek i takie życie.
Moi drodzy, no to tyle w tym tygodniu. Weekendowa przerwa jak zawsze, widzimy się w poniedziałeczek. Życzę wam najlepszego tego dwudniowego czasu, szczególnie niedzieli, pełnej obecności Pana Boga. Ja was ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!